Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG Mobilnego na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Mamy ostatni dzień kampanii, moi drodzy, promocyjnej związanej właśnie z Huawei'em i AppGallery, gdzie w PUBG możecie sobie zawinąć fajne skinki po taniości. Żeby skorzystać z tej promki, to oczywiście moi drodzy, musicie posiadać AppGallery. Link oczywiście do tego wszystkiego znajdziecie w opisie. Za każdą wydaną złotówkę otrzymujecie jeden punkt cashback w postaci Huawei Pointa, który również jest warty złotóweczkę, jak również możecie odebrać kupony na właśnie zakupy w AppGallery. Więc moi drodzy, korzystajcie z promki, ja zawijam się do grania, no i mam nadzieję, że coś fajnego wyhaczycie. Pozdro! W tym odcinku żeśmy troszeczkę poklikali, jak widzieliście, tych fragów trochę też zdobyliśmy, fajny był meczyk, no i zobaczymy, jak będzie tutaj. W ogóle teraz trwa jakiś duży event w tym PUBG-u, pisaliście mi też w komentarzach o tym evencie. No ale kurczę, powiem wam szczerze, że próbowałem jakoś ogarnąć, o co w nim chodzi, i nie ogarnąłem. Jeżeli ogarniacie, to dajcie znać w komentarzach, bo również chciałbym sobie skiny pokupić i skorzystać z tej promki, o której wam dzisiaj mówiłem, bo te, powiem wam, że bo pasuje też jakoś swoją tą bibliotekę skinów delikatnie tutaj ulepszyć, nie? Fajnie by było mieć jakieś kozackie skinki, więc jeżeli wiecie, o co chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Dobra, shop tokeny, backpacki. Bierzemy sobie emeczkę zamiast Famasa, elegancko. I tak bym wolał najbardziej, najbardziej powiem wam, że mi się podoba Vector. Vector jest chyba jedną z najlepszych broni. Jezu, jak mi się język plącze. Vector jest jedną z najlepszych broni. Chętnie bym sobie z Vectorem tutaj polatał. Tam widziałem kask trójkę przedtem na kontenerze, więc trzeba sobie pójść to zaraz podnieść. Amunicję zbieramy. A bo zagramy dzisiaj M-ką. Graliśmy ostatnio cały czas z Vectorem. Dzisiaj sobie zagramy emeczkę, zobaczymy, czy nam się też tak fajnie będzie z tej emki strzelało jak z Vectora, nie? Bo Vector jest naprawdę totalnym szefem. Dobra, tutaj na któryś z tych skrzynek leży kask trójka, ale ten dokładnie był, nie mam już pojęcia. Tutaj jest chyba coś. O, mamy, dobra. Takich fantów, moi drodzy, nie można pomijać, nie? Bo to jednak jest coś, co później może zrobić nam meczek cały. Dobra, jaki mamy ekwipunek? Mamy M-kę na dodatkach, mamy M24 na jakichś dodatkach. Tego Red Dota mogę wyrzucić. Skość. Jest gdzieś gość tutaj niedaleko. Trzeba go obczaić, nie? Chwilę skupienia. Najgorzej jak za jakimś murkiem będzie siedział i kampił. Tu go mamy. Dobra, leży. Udało się go ubić. Możliwe, że to był aktor jakiś, ale biegał dosyć głośno, nie? Tej w okolicy, więc zawsze trzeba dobrze obczajać, żeby jakoś głupio tutaj nie paść. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy w miarę clear, tu też. Siadamy na motor. I w sumie możemy stąd się ewakuować w stronę strzałów. Ja będę jeździł tam, gdzie słyszę strzały. Coś tutaj było słychać, więc trzeba w tym kierunku podjechać, nie? Może się uda wyciągnąć kogoś. O, leci seria dalej. Mutanta. Się postrzelali, dobra. Jest gdzieś tam w domku. Siedzi, ale siadła głowa szybka dosyć. Przycelowaliśmy perfekcyjnie, nie? I prosto w łeb to siadło. Mamy fraga tutaj. Podnosimy z niego rzeczy, supresora do snajpery miał, MK i mutant. No to już gość, że tym mutantem sobie nie postrzelasz. Dobra, jest na tłumiku ten wariat. Mamy tak dwa fragi na razie, 38 osób w grze. Wezmę sobie samochód, żeby się na motorku nie przewrócić jakoś głupio, bo ten mecz musimy wygrać. Dużo tych meczów wygrywamy ostatnio tutaj, bez kitu. Dobra, mamy kolejnego gościa, szukałem, aż znalazłem. Leży. Troszeczkę musiałem pozwiedzać mapę. Teraz gramy ludzie w poszukiwania przeciwników, nie? I udało się gościa położyć. Dużo samochodem jeżdżę i próbuję ich namierzać, bo trzeba jak najwięcej pofragować. Trzy fragi aktualnie mamy. W grze 24 graczy. Dalej tam słychać strzały za górką, już biegnę. Aj, zabili się. Znaczy jeszcze jeden gość jest tutaj gdzieś, ale padły już fragi. A fajnie by było sobie kropnąć, wiecie, dwóch, nie? Najlepiej wtedy dobić. O, jest tutaj. Dobra. Jezu, to nie padł dla mnie frag, myślałem, że...
Dobra, udało się go ubić szybciej. A tu wcale tak blisko nie był. Dobra, padł ten kolejny. Fajnie też, że jak w łeb trafimy, ten dźwięk taki słychać, nie? Podoba mi się to mega. Bardzo uwielbiam ten taki w grach efekt tej takiej, wiecie, patelni, jak w łeb palniecie. 5 fragów, 17 osób w grze. No to i taka seryjka była całkiem ciekawa w tym miejscu, ale udało się z tego jakoś wyjść. I szukamy, gdzie są kolejni. Na tych kampach gdzieś powinni być chyba, bo strzały było słychać też przed chwilą, więc ktoś gdzieś tutaj w okolicy musi się czaić na nas. Weźmy energię, załadujmy. Tam mamy skrzyneczkę. Ale poza tym jest chyba już pofragowane, nie? No jest tutaj ktoś jeszcze. Gdzieś tu, o jest, zioło. Dobra, leży. 6. frag na koncie. Jeszcze 11 osób w grze, leci samolot, gdzie ten drop leci? Z tyłu za plecy. Do tego dropa można podjechać zawsze, nie? Jest jakaś furka? Nie widzę. Oby nam się amunicja nie skończyła, bo tak 100 ammo na tej MC nie jest duża, nie? A tutaj trochę strzelamy w tym pobłogu, jakby nie patrzeć. Więc pasuje to ammo uzupełnić. Czyli w której skrzynce powinno być chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Pokażcie, czy to mamy. Nie, wszystko do kałacha goś miał. No kałachowa amunicja to mnie akurat nie interesuje teraz. To zwykło tak, ale kałachowa nie bardzo. M-kowa tak, ale kałachowa nie bardzo. Dobra, suniemy tutaj. Zrzut spadł, więc koło zrzutu wydaje mi się, że powinni być przeciwnicy. Bo tak przeważnie to bywa, że albo ludzie jadą do zrzutu, albo przy zrzucie się zawsze ktoś kręci. A jak mamy boty, to te boty też się przy tych zrzutach często respią. Kurczę, no 6 fragów mamy, tylko 9 osób zostało. Ciężko na tym liwiku dużą liczbę fragów wyciągnąć, powiem wam. Gdzieś się ci ludzie rozpływają dosyć szybko i te fragi nam uciekają. Ale wiecie, o już biegnie, patrz. Siadła głowa, gość ma mało HP. Mógł się uleczyć już. Dobra, udało się go ubić. Próbował. Dobra, tam jest gość w gili. Gość w gili dostał ode mnie strzała dosyć mocnego, ale udało mu się przeżyć, nie? Jak widzieliście. Kombinuję, się podleczę tutaj delikatnie. Mamy fajta, moi drodzy. Nie jest to aktor. Prawdziwy wojownik. Mamy nejdy? Nie. Trochę lipa. Rzućmy smołka sobie na tą stronę. Dobra, mamy go. Ale dostajemy już w plecy, tu jest gość. Dobra, jest 9. frag. Obrotówę zrobiliśmy, jest kolejny z przodu. Dobra, jest kolejna głowa. A zbił mnie potężnie ten. Już prawie padłem, widzieliście? 10 fragów na koncie. Ale główeczka siadła, dobra, leczymy się na szybkości. Pokaż co ty miałeś, wariacie. No, do zrzutu biegną ludzie i to nie byli aktorzy już. Już się zaczyna ludzie robić dosyć wysoko. Ale fajnie, szybko się podleczyliśmy. Ładnie to zagraliśmy ogólnie, nie? Nie było latania za fragami. Tylko na spokojnie sobie wyczekałem tutaj. No jak widzicie, padły te fragi. No i co my tu mamy? Shop tokena, adrenalinka, 8 scopik. Dalej strzały jakieś słyszę tutaj z przodu. W grze mamy 3 graczy, jeszcze 10 eliminacji. Ej, jednak udało się wykręcić jeszcze tutaj, powiem wam, że parę fragów pod koniec. Chwilowo była taka stypa, ale jak widzicie teraz gdzieś tam wpadła, jest gość. Dawaj go. Pyk. Jest główeczka elegancka. Nie ma takiego lucenia, ziomeczku. Za długo stał w jednym miejscu.
Jak salutacja? Nieudana dla zawodnika. Jeszcze dwóch musimy tutaj ubić. Na razie nie widzę żadnego. A tutaj czysto, tutaj czysto. Czuję, że te dwa fragi mogą wpaść dla mnie. Bo przeważnie te dwie ostatnie osoby w tym PUBG mobilnym to są aktorzy, którzy pojawiają się w dziwnych, o właśnie, w dziwnych okolicznościach. Są strzały jakieś z tamtej strony. A w sumie ostatni gość tam został. Jezu, myślałem, że tu koleś jest, a to liście jakieś do góry poleciały z drzewa. Ostatni ziomo gdzieś jest z tej strony, ale... Gdzie dokładnie, to się zaraz przekonamy pewnie. Dobra, pyk, tutaj czysto. Byleby nie zrotował do tych domków, nie? Bo będziemy mieli wtedy problem, to duży. Ani gdzieś w krzakach nie wyczekał nas. Będzie wtedy delikatny kwas. Obczajmy tutaj to wszystko. No wydaje się, że jest czysto w miarę wszędzie, nie? Ale gdzieś z tej strony padały strzały. Najgorsze jest to właśnie szukanie ostatniego ziomka. Bo jest dosyć duża strefa. A go jeszcze tutaj nigdzie nie... Znaczy duża strefa, strefa jest mała, ale gramy tutaj... Już 1 na 1 to jest duża, a mamy extended, mamy ulepszenie do... do naszej snajperki. Jest, gość na dachu leży, patrzcie, wiedziałem, że gdzieś może przykampić. Tyk. Zeszło. Trafiłem go raz. Nie no, poprawić mu trzeba było z tej snajpery, dostał gość w czapę, no. Kas trójka go uratował, 0 HP już ma. Teraz trzeba z głową dojechać go. Nejda tam nie wrzucę. Bo nie mam. Ale mam gościa, dobra. 12 fragów, moi drodzy. Meczyk wygrany. Kolejny livik z powodzeniem zakończony. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. Subika, dzwonek, powiadomień. Mapa jest naprawdę sztosem. Życzę wam również powodzenia w gierkach. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć wam.